Dwa ostatnie razy, kiedy miałem przyjemność dzielić się z Wami słowem i swoimi objawieniami, mówiłem na temat wpływu w Duchu Świętym. Za pierwszym razem mówiłem o tym, czym w ogóle wpływ jest i jakie rodzaje wpływu możemy w ogóle wyodrębnić. Ostatnio mówiłem do Was o zasadach, tak? zasadach, które są związane z wpływem w Duchu Świętym. W odróżnieniu od tego wpływu, który z każdej strony nas otacza w tym szeroko rozumianym świecie. I będę mówił dalej do Was na temat wpływu w Duchu Świętym. Tak się mówiłem z Bogiem, że, że mnie zatrzyma, jeśli będzie czas na to, bo wierzę, że właśnie dzisiaj jest ten czas, kiedy powinniśmy się bardziej jeszcze pochylać nad samym tematem i istotą w ogóle wpływu. Dzisiaj chcę mówić do Was o atrybutach wpływu w Duchu Świętym, czyli tak naprawdę o takich istotnych cechach, które są związane z tym wpływem. Planowałem zacząć w ogóle od wyprostowania tematu Chrztu w Duchu Świętym, ale tydzień temu zrobił to Artur. Więc możecie potraktować, że jest to ze sobą spójne, i, i, I połączyć sobie te, te części. Natomiast chciałbym jednak przeczytać ten fragment, który, który jest jakby bazą do tego. W ogóle dzisiaj trochę poczytam. Trochę poczytam dzisiaj Biblii też, bo chcę Wam pewne rzeczy zobrazować. Ale zacznijmy od, od początku. Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, ósmy werset. Tak? Jezus zmartwychwstał i mówi do uczniów którzy z Nim zostali. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na Was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. Czy tu jest napisane? A weźmiecie moc ducha świętego, aby pozałatwiać wszystkie swoje sprawy? Tu nie jest tak napisane. Zobaczcie, jak bardzo dzisiaj Kościół odsunął się od pierwotypu, od słów Jezusa. Moc jest dana przede wszystkim po to, aby być świadkiem Jezusa. Świadkiem Jezusa oczywiście możemy być. W różnych sytuacjach i w różny sposób. Ale to jest nadrzędny cel. Swoje sprawy niejako możemy załatwiać przy tym przy okazji. One przy tym są. Tak? Ale to nie jest nadrzędny cel. Tak? Chrztu w Duchu Świętym i obleczenia Jego mocą. Bycie świadkiem Jezusa. Świadkiem Jezusa. Zobaczcie, jak mało jest w ogóle rozważań na ten temat. Świadek Jezusa. Kto to jest? Co robi? Jak żyje? Świadek Jezusa. Chodzący, żyjący dzisiaj. Świadek Jezusa. Świadek Jezusa. Ma moc, ma moc. Teraz, uderz do, do tej sprawy, do tej sprawy, do tej sprawy. Moc. Weźmiecie moc. Ducha Świętego. I będziecie mi świadkami. Mnie to rozciąga. Zawsze mnie to rozciągało. Wydźwięk tych słów i będziecie mi świadkami. Uwielbiam się przeglądać. Uwielbiam się przeglądać w takich słowach. Dzisiaj, z, z, zobaczcie, na wywołaną tutaj religię, tak? Tak zwane charyzmatyczne zbory zamknęły się dzisiaj na tym, o, modli się na językach. Ja po portugalsku, ja po nigeryjsku, ja to tak chyba po mandaryjsku, ja to już tak, tak, po francusku już mam teraz taki akcent. A mnie nie obchodzi, jak się modlę na językach, w jakich językach. Zobaczcie, jak zostało to pomieszane. Boże, teraz to ja się pomodlę, żeby jeszcze tutaj taki włoski akcent mi się pojawił w tym. Jakie to ma znaczenie? Jakie to ma znaczenie? I na tym się kościoły jakby zamykają. Modlitwa w językach. Ale po co ona jest? Co za jej pomocą możemy osiągnąć? Gdzie to jest w ogóle związane z byciem świadkiem Jezusa? No w ogóle jakby nie ma, nie ma. Wiecie, jak przeglądam sobie czasami Facebooka przywódców religijnych tego kraju, to jestem zażenowany. To jestem zażenowany. Przywódcy religijni kościołów, które mają imię, że żyją, ale są martwe. Czego są świadkami meczów piłki nożnej, wyników sportowych i takich innych bredni. Tego są świadkami. To jest realność ich Boga dzisiaj. To jest realność. Jakoś nie widzę ich na ulicach. Nie widzę Ewangelii głoszonej na ulicach przez przywódców. Wypierają tylko swoją pierś po kolejne tytuły, kolejne ordery i mielą się we własnym stosie. Bo prościej jest mówić i wpływać tylko i wyłącznie na swoją grupę, niż wyjść i uderzać w świat. Oczywiście, świadkami Jezusa jesteśmy też jakby w kościele, w tej części, ale świat czeka i jest niezagospodarowany. I nie spotykam tam przywódców, przywódców religijnych, którzy się nazywają, że są przebudzeniowi. Ja już wielokrotnie słyszałem, wiecie, o, wiesz, Intelektualni ludzie to dzisiaj tak, tak nie głoszą, to nie głoszą, wiesz, nie, my tutaj inne formy wpływu. Guzik prawda. Jezus do końca głosił na ulicy. Do końca. Jezus jest dla mnie przykładem. Głoszę w klubach biznesowych, głoszę tam, gdzie świadczy usługi zawodowe, głoszę tam, gdzie jestem i głoszę na ulicy. Weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. Będziecie mi świadkami. Zobaczcie, jak to zostało sponiwierane to słowo. W zamkniętej grubce coś tam powiem. Moz jest dana po to, aby świadczyć o Jezusie. Kiedy stoję na ulicy, mówię, nazywam się Michał Korgol. Jestem tutaj po to, aby ci zaświadczyć, ty, który mnie słyszysz teraz, że Jezus Chrystus żyje, że poznałem go osobiście. Głoszę mu Ewangelię, mówię co się wykonało. Świadczę o Jezusie, którego spotkałem, który poprzez Świętego Ducha mieszka we mnie i który mnie prowadzi. Po to została mi dana moc. A reszta jest przy okazji. Ona jest przy okazji. Przy okazji. Zobaczcie, jak to słowo zostało. Zostało wypaczone. Istotą Chrztu w Duchu Świętym jest wywieranie wpływu na otoczenie i prowadzenie ludzi do Jezusa. Jeśli to nie prowadzi ludzi do Jezusa, ten wpływ to to jest nic, nic. To nie ma żadnego znaczenia, żadnej wartości. Nic. Najpierw bliskie, w naszych, w naszych kręgach, zobaczcie, świadkami w Jerozolimie, w naszych rodzinach, wśród naszych sąsiadów, w naszych miejscach pracy, w całej Judei, w Samarii. Jasz po krańce ziemi. To się rozszerza. Nie to rozciąga, wiecie, ja mam w ogóle bojać głębokiego rozumienia takich słów. W ogóle słowa, jakie tutaj są użyte, tak? Dynamis, moc. Martynos, męczennik. Dynamiz z nieba bierzemy. Dynamit wzięliśmy. Dynamit. Aby być jego świadkiem. Świadkiem i męczennikiem. Męczennikiem w znaczeniu rozumienia i funkcjonowania tego świata, prawideł tego świata. Bo one są zupełnie inne. Tak jak powiedziałem, poczytam Wam dzisiaj trochę, mówiąc a propos tych atrybutów z dziejów apostolskich. Będę chciał opowiedzieć trochę na. Pokazać Wam Piotra i tego, jak Piotr wpływał. Przeczytam Wam ten fragment, który jest znany, ale znowu chcę Wam coś zobrazować. Będę czytał szybko, bo chcę tylko naświetlić temat. Rozważajcie sobie to w domu, tak? A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle szum z nieba, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli, i ukazały mi się języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I tam umili, zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. A przybywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I zdumieli się i dźwili, mówiąc, czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy każdy na swój własny język, w którym urodziliśmy się. Upartowie i Medowie, Elamici Me i i tak dalej, i tak dalej. Zarówno Żydzi, jak i prozelici, i jak i słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności mówili jeden do drugiego. Cóż to może znaczyć? Inni zaś drżąc mówili młodym winem się upili. Przyjaciele, co robi w tym momencie większość chrześcijan? No właśnie koncentruje się na tym. Czy to nigeryjski, może ma Jaki mam taki akcent, taki półarabski, taki mmm. Jak, jak? Po czym odkładają Biblię, gaszą swoją lampeczkę. Boże, dziękuję Ci, że jutro jeszcze będę mówił po somalijsku. Tak? Ale to jest to jest preludium. To w ogóle nie jest koniec tej historii. To nie jest koniec tego wydarzenia. Duch Święty zstąpił na nich, modlą się w ogóle, modlą się na językach, tak? Nie idą spać. Czternasty rozdział tu jest kluczem. To w ogóle, to nie są oddzielne historie. Na to powstał Piotr wraz z Jedenastoma. Podniósł swój głos i przemówił do nich. Modlił się na językach. Moc z nieba była w nim. I powstał i przemówił. Pierwszy atrybut wpływu w Duchu Świętym, to uwalnianie mocy. Uwalnianie mocy, którą wzięliśmy z nieba. Zostaliśmy ochrzczeni w Duchu Świętym, wzięliśmy tę moc. Wzięliśmy tę moc i teraz uwalniamy tę moc. Uwalniamy. Na to powstał Piotr wraz z jedenastoma. Podniósł swój głos i przemówił do nich. Uwalnianie mocy zawsze jest związane z jakimś naszym działaniem, jakąś naszym aktywnością, jakimś czynem. To nie jest bierne, to nie jest pasywne. Uwalniamy, uwalniamy moc. To jest mega ważne, to jest mega ważne, żeby nie, jakby nie, nie zatracić tego, tego preludium, które było i tego momentu kulminacyjnego, w ogóle uwolnienia mocy. Uwolnienia mocy. Chciałbym się chwilę zatrzymać też na tym, tak jak wam powiedziałem wcześniej, że trochę poczytam dzisiaj, w jaki sposób w ogóle? Co, co, co robi dalej Piotr? Tak? Uwolnił moc, powstaje, zaczyna uwalniać moc. Bo to jest spójne też z tym, co, co mówiłem do Was wcześniej, na po, poprzednim razem. tak? Od XIV. Na to powstał Piotr raz z XI, podniósł swój głos i przemówił do nich. Mężowie Judcy, wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niechże Wam to będzie wiadome. Dajcie też posłuch słowom moim, albo wiem ludzie ci nie są pijani, jak nie macie, gdyż jest to dopiero trzecia godzina dnia, ale to, co tutaj było zapisane, powiedziane przez proroka Joela. I tak dalej, i tak dalej c czyta, cytuje, wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia pańskiego, zbawiony będzie. Poprzednim razem mówiłem wam, jak ważna jest zasada identyfikacji. On identyfikuje się z nimi. Uwalnia moc, zaczyna na nich wpływać. Nie jest oderwany. Oni się tutaj zastanawiali. Galilejczyk, nie Galilejczyk, taki język, nie taki język, tak? Odwołuje się do proroków. Odwołuje się do Joela. Mówi do nich, tak? Zasada identyfikacji przyciąga słuchaczy. Zaczynają się w ogóle otwierać na to, co, co on do nich co on do nich mówi. Drugi I to jest pierwsza faza tego przemówienia. Piotra. Druga faza jest w Dziejach Apostolskich od 2,21 dalej do 2,36. Nie będę czytał całości, wybrane fragmenty, bo chcę wam tylko coś pokazać. Mężowie Izraelscy, posłuchajcie tych słów. Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg e, przez niego między wami uczynił. Jak sami to wiecie, gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Ale Bóg to wzbudził, ale, ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Piotr mówi dalej, tak, mówił, Przewidziawszy to o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w odchłani ani ciało Jego, ani ujrzy skażenia, tego Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Wywyższony wtedy prawicą Bożą, otrzymawcy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie, tak? Niechże wtedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. W pierwszej części Zidentyfikował się z nimi, tak? A w drugiej części, tak, jest świadkiem zmartwychwstania Jezusa. Świadkiem zmartwychwstania Jezusa. Tu bardzo często, jeśli będziecie studiowali sobie te słowa, można zobaczyć pewien duchowy schemat w ogóle tych wystąpień i tego rodzaju jakby uwolnienia mocy. Jest zasada identyfikacji, później świadectwo zmartwychwstania Jezusa. Zobaczcie, On to uwalnia, oba te elementy. I czytamy 37 werset. Co się dzieje w tym momencie? A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie bracia? Co mamy czynić? Co mamy czynić? Ludzie zaczynają być dotykani przez moc Ducha Świętego, którą on uwolnił, którą on uwolnił. Wracamy od początku. Języki zstąpiły, modli się w mocy. Tak? Powstaje, przemawia, uwalnia moc, identyfikuje się z nimi, jest świadkiem zmartwychwstania. I ludzie pytają, co mają czynić? Co mamy czynić? Od 38 wersetu Piotr przechodzi do rozwiązania. Czwarty etap, ostatni. A Piotr do nich: upamiętajcie się i niechaj każdy z Was da się ochrzcić, tak jakby oryginał w ogóle weźmy, tak? Bardziej z to tutaj tłumaczenie jest lepsze. Pokutujcie i zanurzcie się, zatopcie się. Każdy z was w imieniu Jezusa Chrystusa ku odpuszczeniu grzechów waszych, a weźmiecie dar Ducha Świętego. Wiecie, to znowu religia wypaczyła. Katolicy mają chrzest po przez pokropienie. Protestanci przez zamurzenie. Patrz tylko, byleby każdy paznokieć był zamoczony, wszystko jasne. Ale to słowo zanurz się, zatop się, Nawróć się, zjednocz się z Jezusem. Nawróć się, uwierz w Niego. Ku odpuszczeniu grzechów. Zatop się w imieniu Jezusa. Imię to cały Chrystus. Każdy Jego pogląd, każda Jego myśl, każde Jego zachowanie to jest imię Jezusa. Zatop się w tym. Bądź z tym zjednoczony. Czyli nawróć się i naróć na nowo. Uwierz to. Pójdź za tym. Odpowiedz na to, co słyszysz teraz. Piotr przemawia w mocy, odpowiedz, mówi im. Odpowiedz teraz. Pytałeś, co czynić. Odpowiedz na to. Zatop się w tym. Zatop się w tych słowach. Zanurkuj w nim, tak aby nic nie wystawało. Piotr wskazuje na rozwiązanie w Jezusie. To są te cztery elementy. Cztery elementy. Moc z nieba. Bierze. Uwalnia. Uwalnia tę moc. Uwalnia tę moc. Identyfikuje się z tymi, do których głosi. Jest świadkiem zmartwychwstania Jezusa. Tak? Głosi konieczność upamiętania i wskazuje na rozwiązanie. Wskazuje na rozwiązanie w Jezusie. Jaki czytamy dalej? Skutek. Skutek jest taki. Tego dnia nawróciło się około trzech tysięcy ludzi. Trzech tysięcy ludzi. Moc została, została uwolniona. Wiecie, ja bardzo często, kiedy modlę się na językach, duch mnie pobudza. Czasami jak się zaczynam modlić na językach, to w ogóle się zacznę modlić, chcę mi się spać, jestem zmęczony, zależy, która to jest godzina, to jest czasami piąta rano. A nawet jak przyjeżdżam na środowe modlitwy, wiecie, po czterech godzinach drogi z Gdyni, to tak naprawdę moje ciało to by się w ogóle położyło. W domu też jest jakby różnie, ale zaczynam się modlić. Traktuję to poważnie. Modlę się na językach. Duch zaczyna mnie prowadzić. Zaczynam w ogóle widzieć proroczo, oglądać rzeczy. I za chwilę uwalnia moc. Walę w dzieła diabelskie. Przemawiam z mocą. Odbieram mu kolejny teren. Zamykam mu drzwi. Bardzo ważne jest, to abyśmy tę moc. Uwalniali. Pozostałe atrybuty. Drugi. Cały czas będę bazował na Piotrze i na tych jego początkowych historiach. Dalej w drugim rozdziale czytamy. 46-47. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, Którzy mieli być zbawieni. Uwielbienie Boga, prawdziwe uwielbienie Boga. Ja nie będę dzisiaj dużo o tym mówił, bo jesteśmy po całym jakby cyklu nauczeń na ten temat, tak? ale kiedy my prawdziwie sercem go uwielbiamy, kiedy to jest styl naszego życia, tak? to też skutkuje przychylnością całego ludu, tak? Pomnażanie zbawionych dusz. Kiedy my jesteśmy przysiągnięci tym uwielbieniem, to ono oddziaływuje na otoczenie. Kiedy jesteś chwalcą, to to się z ciebie wylewa. Ty będziesz sobie szedł. Będziesz sobie chwalił Boga. A wokół będzie się zmieniała rzeczywistość, pomimo, że nie będziesz rozmawiał z tymi ludźmi, uwielbiamy sercem. Wiecie, przykład jest dzisiaj. Mieliśmy dzisiaj próbę uwielbienia. No dawno nie mieliśmy takich problemów w ogóle z osłuchami, z pewnymi rzeczami. Wiecie, moglibyśmy podejść do tego, jak, jak formą, jak muzycy. Ale zaczęliśmy sobie żartować, tak? Że przyniesiemy organki z góry za 200 zł, tak? Że puścimy. Wiecie, jakby nie pochłonie nas taka atmosfera, bo my uwielbiamy sercem te narzędzia. I wy też tutaj. Dlaczego dzisiaj tak wielu z nas w ogóle było tak blisko tronu, tak? Uwielbiamy sercem. Byśmy w ogóle nie mieli żadnego sprzętu i niczego. Byśmy krzesełkami klaskali, rytm wybijali. Co... Nie, nie wiem. Ale to jest generalny styl życia. To też nie chodzi tylko o spotkania tutaj. Wiecie, nie po prostu modliłaś się o większą złość na diabła. Już jest jakby odzew. Jak przeglądam sobie plany pewnych konferencji, uwielbienie, 16, 16.30. Wiecie, jaki to jest komunikat od tych przywódców religijnych dla ludzi? W ciągu tego pół godziny dopisać z kawę, olej temat. To jest taka rozgrzewka. Widziałem to niejednokrotnie. Przywódców nie ma na uwielbieniu. Nie uwielbiają Boga. Żolą obiady w tym czasie i popijają kawkę. A przykład idzie z góry. 15-minutowa przerwa, później pół godziny przedłużenie przerwy. Nie mam zgody na coś takiego. Ale później, jak taki człowiek nie uwielbia Chrystusa, on tego nie rozumie, jak on ma widzieć proroczo, jak on ma widzieć, co Jezus dzisiaj mówi do kościoła: jest ślepy. I nieważne, że 20 lat temu latał po ulicach, to było stare namaszczenie, dziś pije kawę i jest ślepy i krzyczy, jest największym głosem religii. No, tak to wygląda uwielbienie. To nie jest żadne uwielbienie. Dopijcie kawkę pół godziny. Pierwszy raz byłem w szoku, jak kiedyś byliśmy z Arturem i Zagatą w jednym religijnym kościele w Holandii. Jak lider tego kościoła mówił: 16:27 będzie to, 16:29 jak będzie śpiewana ta trzecia linijka tego, wejdziemy z tym. Nie w ogóle w pierwszej chwili w ogóle podnosi. Artur już wiedział. To, 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 tak. Weźmiemy autorytet, ale tak to działa, żeby ładnie było. Nagłośnimy w trzeciej linii, tylko, tylko nie w czwartej, w trzeciej linii, to ważne jest, jak wejdę. nie? To są w ogóle bzdury. No. I, 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 I co to ma, to to, to, uwielb... Można to się nazywa uwielbienie, ale to nie jest uwielbienie. Jaki to ma związek w ogóle z uwielbieniem? Jaki to ma związek z prawdziwym chwaleniem Boga, z wdzięcznością, z tym, że to się z nas wylewa, że nieważne. Czy bierzesz prysznic, czy robisz kupę, czy jesteś w pracy, w ogóle uwielbiasz Boga. Bo to z serca płynie. Ale to takie uwielbienie oddziaływuje na otoczenie. Prawdziwie. Wpływa w Duchu Świętym. Reszta to, to fikcja. Dalej. Kolejny atrybut. Dzieje apostolskie 3.1-3.9 Szybciutko przeczytam. To jest jasne. A Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy o dziewiątej niesiono pewnego męża, chromego urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni zwanej piękną, aby prosił wchodzących do świątyni jałmużnę. Ten ujrzawszy Piotra i Jana, kiedy mieli wyjść do świątyni prosił o mużne, a Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się w Niego uważnie, rzekł: Spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma, i rzekł Piotr: srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję w imieniu Jezusa. Chrystusa Nazareńskiego, chodź, tak? Uzdrowili człowieka, ale mi się podoba, jak na to patrzę, są różne formy uzdrowienia. Oni sobie idą. Oni już są w ogóle coraz bardziej świadomi, kim oni są, czego oni chcą. Nie latają za nikim, żeby się dowartościować. Idą. Spójrz na mnie. Spójrz na mnie. Chcesz uzdrowienia? Wstawaj. Ile są dalej? Znaki i cuda są normalnym atrybutem wpływu w Duchu Świętym. Jest fałszywy ruch, który jakby stawia je wyżej niż inne. To jest atrybut. Wpływasz? Masz moc? No to uwalniasz. To uzdrawiasz. To jest normalna rzecz. Ale chcę wam pokazać dalej do, przy, przy czwartym atrybucie. Bo to jest jakby ciekawe. Hmm. Bo on wstaje, cały lud widział, jak y, chodził i chwalił Boga. Y, a gdy on się otrzymał Piotra i Jana zbiegł do nich cały lud zdumiony do przysiąka, zwanego Salomonowym, tak? Uzdrowili człowieka. Nigdy nie chodził. Tak? Ludzie jest. Wrzawa jest sensacja, jest generalnie aura. Czwarty atrybut wpływu w Duchu Świętym. Permanentna ewangelizacja. Co robi Piotr? Ujrzawszy to Piotr, odezwał się do ludu. Mężowie, bracia i tak dalej, i tak dalej. Leci pewnym duchowym dalej schematem. Identyfikuje się z nimi. Tak? Głosi im w ogóle jest świadkiem zmartwychwstania. Głosi im upamiętanie i wskazuje na rozwiązanie. Kolejni się nawracają. Ale zobaczcie. Nie dowartościowuje się w ten sposób, że podniósł człowieka. Nie idzie usiąść. Leci, wykorzystuje to. Wykorzystuje. I głosi. Permanentna ewangelizacja. Uważam, że człowiek, który jest świadkiem Jezusa, człowiek ochrzczony w duchu świętym, który ma prawidłowe zrozumienie. Ma mega wyczulenie na to, w jaki sposób gdzie świadczyć. To jest coś, czego on szuka w każdej sytuacji. Pach, uzdrowił, super. Idzie dalej, tak? Ale patrzy zbiorowisko ludzi, tak? Okej, okay, dobra. Słuchajcie, mężowie bracia izraelscy. To, co widzieliście, tak? To Jezus, którego poznałem osobiście, poszedł za was na krzyż. Permanentna ewangelizacja. Wyczulenie. Szuka. Szuka. Się, Och, Janie! Ponieśliśmy teraz Chromego. Pójdźmy sobie teraz na kawę. Porozmawiajmy o tym, jakież to Pan wielkie dzieło w tym momencie uczynił. Szydzę. Jasne. Ale chcę Wam coś pokazać. Ewangelizacja. Bycie świadkiem Jezusa. Do tych, którzy są zagubieni. Do tych, którzy są. Gdzieś tam pobłąkani. Wiecie, ja, ja widzę w ogóle jakieś takie różne rzeczy. To uzdrowienie, to przyjęło już taką w ogóle formułę coś wam powiem. Takie moje osobiste objawienie. Jeśli w ogóle uzdrowienie człowieka nie prowadzi go do Jezusa, tam nie ma informacji o Jezusie, to to jest humanizm. To jest walka generalnie jakby z człowiekiem. Żyjemy z perspektywy wieczności. Jesteśmy w wieczności. Jesteśmy w wieczności. Wpływamy na ludzi po to, aby się opamiętali. Aby się opamiętali przede wszystkim, aby zostali obywatelami nieba. Ty mu dzisiaj poprawisz rękę, ale za tydzień go pociąg strzeli i idzie do piekła. O to chodzi? Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ludzie znali rozwiązanie. Żeby znali rozwiązanie. Permanentna ewangelizacja. Pouczanie ludzi. Piąty atrybut. Bardzo fajny, ale nielubiany. A gdy oni mówili do ludu, Przystąpili do nich kapłani i dowódca straży świątynnej, dzieje apostolskie 4.1. Oraz saduceusze, oburzeni, iż nauczają lud i zwiastują zmartwychwstanie w Jezusie. Ten atrybut to prześladowanie. Prześladowanie. Ja często rozmawiam z ludźmi. Wydaje się, że ludzie szukają takiej drogi na skróty. Że można w ogóle wpływać, ale prześladowań nie będzie prześladowań nie będzie. Zobaczcie ten fragment, tak? Dzieją się w ogóle wielkie rzeczy, tak? Piotr w ogóle wypełniony w ogóle mocą, u, y, uwalnia moc, uwielbia Boga, tak? Manifestują się znaki i cuda, permanentna ewangelizacja, w ogóle, wiecie, w świecie religijnym, no to jest mega zamieszanie. Jakiś status quo zostało w ogóle naruszone. Co oburzało religię? Co oburzało religię? Dwie rzeczy. Że nauczają lud, że są w tym śmiali, tak? I przede wszystkim, że zwiastuną zmartwychwstanie Jezusa. My zawsze głosimy zmartwychwstałego Jezusa. Zmartwychwstałego. Zakres naszego wpływu, on się powiększa i on się będzie stale powiększał. Będziemy dotykali takich miejsc, również religijnych, części, które do tej pory nie były dotknięte. Musimy w ogóle zrozumieć, że prześladowanie to jest normalna rzecz i normalny skutek uwalniania mocy i wpływu w Duchu Świętym. To normalna rzecz. Normalna rzecz. Taki sam, taka sama rzecz, jak te milsze, które były wcześniej. No, znaki i cuda każdy lubi, tak? Fajnie, nie? Znaki i cuda. Ale Jezus powiedział do swoich uczniów: Prześladowania mieć, będziecie. Nie może, wam się przydarzą. Będziecie. Jesteś uczniem? Jeśli jesteś uczniem, to musisz być gotowy na to, że będziesz miał prześladowania. I w ogóle się tego nie bać, bo to nie jest nic wielkiego. Zobaczcie. Ewangelia Mateusza 5:11. Co mówi Jezus na ten temat. Mówi sporo, ale to jeden fragment przeczytam. Błogosławieni jesteście. Błogosławieni jesteście, gdy wam złożeczyć i prześladować was będą, i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Ubogaceni jesteście. Uszczęśliwieni jesteście. Błogosławieni jesteście. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak powiem, prześladowali proroków, którzy byli przed Wami. Albo patrzymy na pewne rzeczy z perspektywy Ziemi, albo patrzymy z perspektywy nieba. To jest w ogóle mega ważne też dla nas. Bo generalnie Kościół boi się prześladowań w większości. Boi się prześladowań. Chciałby wpływu, tak? No ale no, nie, nie prześladowań. Zbyt hardkorowo. To takie och. To nie tak. W ogóle powiem więcej. Jeśli... To takie rzeczy, które ja sobie pojąłem, to a propos mojego życia się z Wami dzielę, tak? Jeśli nie jesteś dzisiaj prześladowany, to znaczy, że jeszcze nie dotknąłeś głębokich, prawdziwych rzeczy. Że pewne części nie zostały jeszcze poruszone. Bo tam nigdzie nie ma warunku, że ciebie prześladowania ominą. One nie ominą. One są. A my mamy się nauczyć zwyciężać w tym i przechodzić przez to. Wiecie, jak pojawia się coś takiego że jestem, nazwijmy to, prześladowany. Ale zobaczcie, to też jakby kwestia jest jakby rangi. Wiecie, ludzie piszą różne rzeczy. Jedni mi piszą jesteś święty, a jedni mi jadą po mnie na maksa. Tak, czasami sobie przeczytam takie wiadomości w ciągu 10 minut, trzy w ogóle, takie, takie skrajne, ale ani mnie nie buduje to, co mówią, bo ja wiem, kim ja jestem i wiem, jaki jestem, tak, ani też nie mogę dopuścić, żeby mnie to, żeby mnie to w ogóle sprowokowało do jakiejś w ogóle dyskusji. Więc jeśli ja dzisiaj, ktoś ze mną jakoś pojedzie, oczywiście on mnie tam wyprostuje, mnie tam w Duchu Świętym, tam, tam, tak dalej, to ja mówię, Boże, w ogóle dziękuję Ci, dotknąłem prawdziwej rzeczy. Chcę więcej. Świadomie mówię, chcę więcej. Chcę więcej. Bo dopóki mówisz takie kawałki, takie jak wszyscy mówią, to nikt nie będzie prześladował. Ale uwolnić coś prawdziwego. Zaraz się podniesie. Ostatnio wielokrotnie tego doświadczaliśmy, tak? Kolejnych religijnych bastionów. To jest mega ważne. Ja sobie, ja sobie to traktuję. Okej. Okay, dobrze. W ogóle to takie potwierdzenie dodatkowe dla mnie. Że w dobre rzeczy uderzam. I zobaczcie. Pierwsza zawsze. Prześladuje religia, nie świat. Świat to wiecie, czeka na objawienie synów bożych w ogóle. Świata wiele rzeczy w ogóle nie obchodzi. To duchy religijne nie mogą wytrzymać w ogóle. A człowiek tylko uczy się i poszerza, jak jaki tak naprawdę jest zakres tej religii w tym kraju. Bo nie ma znaczenia, czy parę lat temu Ktoś był żywy. Jeśli dzisiaj żyje tylko na pomnikach swojego działania, to jest to przysnął, jest martwy, jest religijny i tego broni. Wytęża opasły brzuch do kolejnego orderu. Mówiąc, ile to On już jest w Chrystusie. Zawsze pierwsza prześladuje religia. Ale jeśli masz czyste intencje, masz czyste serce, masz trzech świadków, to po co się kopać z tym? Po co, po co bronisz siebie i po co bronisz Boga? Po co? Ja się wiele razy dałem oszukać. Ja się wkręciłem w rozmowy, w dyskusję. W rozważania straciłem czas mogłem wpływać na innych nigdy nie dało to żadnego, żadnego efektu tak po co nie odpowiadam dzisiaj praktycznie nikomu nie odpowiadam kto mnie zaczepia kto mnie chwali po co to to, to, to niczego nie buduje niczego nie buduje nie ma wpływu na mnie nie ma wpływu na to kim jestem nie ma wpływu na to, co robię. Nie ma wpływu na to, dokąd zmierzam. To jedynie może mieć czas ograbić. I nerwów. Prześladowanie to cena i atrybut wpływu w Duchu Świętym. Musimy to zrozumieć. Apostoł Paweł też sporo na ten temat mówił. Przypomnę taką jedną rzecz, bo to dobrze jest widzieć Dzieje Apostolskie, 20 rozdział. 23 Werset, Paweł mówi, nawet trochę wcześniej, tak? Ja to teraz zniewolony przez Ducha Jerozolimę, nie wiedząc, co mnie tam spotka. I 23: Oprócz tego, o czym mnie Duch święty w każdym mieście upewnia, że mnie czekają więzy i uciski. Cena pionierstwa. Cena pionierstwa, przyjaciele, my musimy dojrzale te rzeczy widzieć. Jeśli chcemy być pionierami. Jeśli chcemy wchodzić w miejsca, gdzie nikt nie dotarł, to zawsze będzie dym. Tylko się nie możemy tego bać, bo to jest normalna rzecz. Mamy co robić? Radować się, bo jacy jesteśmy? Błogosławieni. Mamy się weselić. Perspektywa nieba i perspektywa ziemi. Dobra, kolejny szósty atrybut, dzieje apostolskie dalej wrócę do Piotra 4, siedem dwanaście. Siedem, dwanaście, dobrze. Wsadzili ich do więzienia. Kilka wersetów wyżej czytamy, że wsadzili ich do więzienia, jak ich zatrzymali, całą tą sytuacją. Oburzeni, że nauczają lud i zwiastują zmartwychwstanie Jezu w Jezusie. I czytamy. I postawiliście ich pośrodku, pytali się, jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście. Wtedy Piotr, pełen ducha świętego, rzekł do nich: Przełożeni ludu i starsi. Jeżeli my dzisiaj jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi choremu, dzięki czemu został on uzdrowiony. To niech Wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego Wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych. Dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed Wami. Oni są w więzieniu. Chwilę temu ci sami ludzie zatrzymali Jezusa i go powiesili na krzyżu, tak? Przybili go do krzyża. Więc po ludzku. Piotr też się musi liczyć z tym. Wiecie, bo to się pięknie czyta, tak? Stoi po środku i go pytają. Ale co? Śmiałe wystąpienie i niewycofywanie się śmiałe wystąpienie. Patrzy tym oprawcą w twarz, świadomy już tego, kim jest Przyobleczony mocą z wysokości pełen Ducha Świętego, tak? I co mówi? Jeszcze raz. To niech Wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg zwudził z martwych. Dzięki Niemu ten oto stoi zdrów przed Wami. Ja nie wiem, czy można powiedzieć to bardziej. Ja nie, ja nie wiem, czy można powiedzieć śmielej, patrząc w twarz kacykom religijnym. Różne sytuacje mogą przychodzić. W różny sposób religia może chcieć. Zatrzymać Ciebie, nas, wystraszyć, coś pokazać. I teraz w tym momencie stajesz na tym, kim jesteś. Czego doświadczasz w ogóle. Jesteś świadkiem Jezusa. Świadkiem Jezusa. Mnie to buduje. Mnie to buduje. Czasami jest tak, że są jakieś. Okoliczności niesprzyjające, mówimy prześladowania, trudno teraz, trudno teraz. Oni zostali, oni stali w więzieniu. Ci, którzy podjęli decyzję, żeby zabić Jezusa, no tak im się wydawało. Pytają ich o co chodzi, a oni prosto w twarz, śmiało, mówią im, jak się rzeczy mają. I zobaczcie, bo siódmy atrybut jest z tym związany ściśle, tak? To jest trzynasty werset, werset, chwilę po tym. Tak, bo jeszcze dwunasty tutaj jeszcze dalej mówi Piotr, tak? I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, które, przez które moglibyśmy być zbawieni. Wiecie, w ogóle pojechał z nimi całkowicie. A widząc odwagę Piotra i Jana, wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się Wiecie, kiedy my pozwalamy Duchowi Świętemu, żeby on w ogóle działał przez nas, te śmiałe wystąpienia, niewycofywanie się, to się manifestuje mądrość z nieba. Jakie to ma znaczenie w tym momencie? Jakie oni mieli predyspozycje, rybacy, jakie wykształcenie? To są wszystko brednie. To nie ma znaczenia. To mądrość mówi teraz. Oni podjęli decyzję, postanowili. Więc nieważne w jakiej sytuacji my będziemy, nieważne przed kim staniemy, jeśli pójdziemy za tym przykładem, mądrość z nieba będzie się manifestowała, bo ona jest w nas, w naszych duchach mieszka. Uwolnimy tą moc i uwolnimy mądrość. Dalej w tych fragmentach ósma atrybut w Dziejach Apostolskich, czwarty rozdział, 19-20. Oni dalej, dalej dyskutują, lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli, czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Świadomość tożsamości. To są głębokie rzeczy. Stoją przed oprawcami. Oni już nie są z ziemi. Mnie to buduje. Mnie to w ogóle rozwala. Tak pozytywnie. Oni nie są z ziemi. Co w ogóle ty mi możesz? Tutaj? Co ty mi tutaj? Co ty mi zrobisz? Ja nie mogę nie mówić o tym. Co widziałem, o tym, co wiem, o tym, kim jestem, o tym, kim jest Jezus. Nie mogę. W ogóle, co ty masz? Pistolet? No, co ty masz? Czy śmierć jest pokonana. Wiecie, to. Czasami czytamy pewne rzeczy, i takie, jest taka tendencja, żeby się tak prześlizgnąć. To jest głębokie. Żeby tak powiedzieć, trzeba być świadomym, trzeba być świadomym swojej tożsamości. My, Boże, my bowiem nie możemy nie mówić o tym. Nie możemy. To w ogóle. Jest, ale o co ci chodzi? W ogóle. Dalej, dziewiąty atrybut. Czytamy w tym samym rozdziale 29-30. Tutaj chcę tylko zobrazować. Oni wracają. Wracają z tego więzienia. Co oni robią? Modlą się. O rozwinięte życie modlitewne rozwinięte. Zobaczcie, przeczytajmy to. A teraz, Panie, to jest fra fragment. Spójrz na pogróżki ich dozwól sługą Twoją, aby głosili z odwagą słowo Twoje, gdy Ty wyciągasz rękę, aby zutrawiać i aby się udziały znaki cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, napełnieni, zostali wszyscy duchami, głosili z odwagą słowo Boże. W ogóle poważne podejście do modlitwy. Poważnie, oni wyszli z tej sytuacji, wyszli z tej opresji, przychodzą w ogóle, modlą się. Ojcze, dziękuję Ci za siłę, za moc, za zwycięstwo, lecimy dalej, lecimy dalej, z odwagą głosimy słowo, nic nas nie zatrzyma, idziemy głębiej, wchodzimy w kolejne miejsce i trzęsie się ziemia. Wpływ, wpływ w Duchu Świętym, wpływ. Takie, takie rzeczy nie mogą być w ogóle. Nie mogą oddziały, nie, nie oddziaływać. To jest prosta wiara. Świadomość w ogóle, kim są. Dalej, tego nie będę czytał. Wspomnę o tym. To jest jakby kolejny atrybut wpływu Duchu Świętego, bo. One są ze sobą w ogóle spójne i dlatego uważam, że należy je wszystkie jakby wymienić, też naraz. To jest nakierunkowanie na życie wspólnotowe i miłość wzajemną. To czytamy o tym w dalej w czwartym rozdziale 32-37. Przeczytam tylko jeden fragment. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza. Zatrzymałem się na tym, jak czytałem. No i tu jest słowo psyche. Jak? Tu nie o to chodzi że oni się nagle stali kopiarkami jedni drugich. To w ogóle nie o to chodzi. To nie wykluczało żadnych ich w ogóle indywidualnych powołowań i tak dalej, tak? Ale skutek tego życia wspólnotowego, tej miłości wzajemnej, ich dusze przemieniały się na obraz Boga. One się przemieniały. One się przemieniały. Jedno serce i jedno psychę. To mnie też rozciąga. Kolejna rzecz, ja tego nie będę, nie będę czytał. W piątym rozdziale, czytamy dalej, tak, jest historia Ananiasza i, i Safiry. No, manifestują się przy tym wpływie no dary Ducha Świętego, dary Ducha Świętego, słowo wiedzy, w ogóle słowo, słowo mądrości, tak. Widzimy w tej sytuacji. Piotr wie. Piotr wie, jest wypełniony duchem, robi prawdziwe rzeczy. Ktoś tam przychodzi, coś tam zakręcić, oszukać. Piotr wie, dary ducha. To kolejny atrybut wpływu w Duchu Świętym. I tam się i z nim się wiąże. Dwunasty, który też możemy wyczytać z tego wersetu. Umiłowanie prawdy. Takie prawdziwe umiłowanie. Umiłowanie prawdy. Umiłowanie Jezusa. Kompletna bezkompromisowość. 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 Słuchajcie, w przypadku prawdy nie ma miejsce na jakikolwiek kompromis. Jakikolwiek. Najmniejszy. Najdrobniejszy. Tego nienawidzi religia. Zawsze próbuje. Zastawia... Nie ma miejsca. Kiedy my będziemy bezkompromisowi w prawdzie w 100% zawsze, zawsze, w każdych okolicznościach, bez żadnych kurtuazji. To w ogóle wpływ i moc będą uwalniane, ale będą też prześladowania. Bo religia tego, tego nie zdzierży. Ostatnie dwa atrybuty. O których chcę powiedzieć. Pierwszy to dyscyplina życia i złożenie swego życia w ofierze. Kiedy przyglądam się na życie apostołów, generalnie ludzi, którzy przez te dwa tysiące lat poważnie podeszli do kwestii w ogóle bycia świadkiem Jezusa, wpływu w Duchu Świętym i bycie w płat... I, i, I bycia świadkiem Jezusa, to ja widzę, że oni wszyscy. Tych, którzy w ogóle mieli wpływ na zmianę w ogóle biegu wydarzeń, oni wszyscy zrezygnowali z pewnej próżnej chwały, wygody, dobrego imienia, pozycji, szacunku, zrezygnowali tego kosztem zdyscyplinowanego życia. Tu też jest wiele sloganów na ten temat. Ostatnio dzieliłem się słowem w Poznaniu. Jeśli będziecie mieli możliwość, zachęcam, posłuchajcie, jeśli uda się to nagranie otworzyć. A propos zarządzania sobą w służbie: takie trzy elementy: priorytety. Czas i pieniądze. Uważam za to, że to są trzy podstawowe, trzy wyjściowe, od których się zaczyna. Dyscyplina życia i składanie życia w ofierze. I to jest mega, mega też związane z wpływem w Duchu Świętym. Bez tej dyscypliny życia. To, to kolejna mrzonka. Kolejna mrzonka. I często ci ludzie, oni nie widzieli efektów swojej pracy, tak? Ziarno zostało zasiane, ale wzeszło później. Nie zawsze widzieli efekty. Ale nie wycofywali się ze zdyscyplinowanego życia. I chcę przejść do ostatniego atrybutu. Uważam, że najbardziej niechcianego i najbardziej albo jednym z bardziej. Wypaczonych czy źle zrozumianych przez współczesny Kościół. To samotność. Jezus przez trzy lata chodzi ze swoimi uczniami. Dzieją się potężne rzeczy. Potężna moc jest uwalniana. Znaki i cuda. Mają to non-stop non-stop czegoś doświadczają. Non-stop. Jezus jest w ogrodzie Gethsemane. Uważam osobiście, że to czytam jedną z dwóch największych swoich takich bitew umysłowych. Pierwszą na pustyni, kiedy decydował, że świadomie idzie w służbę. Kiedy Poszerzała mu się perspektywa tego, co będzie, co będzie robił, składały mu się wszystkie pisma, informacje, które przeczytał. I teraz, kiedy jest i decyduje, że za chwilę pójdzie na krzyż, co robią uczniowie? Śpią. Nic nie kumają. Nie rozumieją. Nie wiedzą, o co chodzi. Jezus jest tym sam. Apostoł Paweł po ludzku miał prawo myśleć, że się pomylił. Tak? Tak, gdyby dzisiaj brać ten wpływ, który, znaczy te, te, to co mówi jakby religia, to co jest pokazywane. Został praktycznie sam. Przeanalizujcie sobie to od tej strony. W którymś momencie pewne prawdy, które uwalniał Paweł, to było za dużo. Dla poszczególnych uczniów, na kolejnych odcinkach odchodzili, odchodziły kolejne osoby, odchodzili jego uczniowie, współtowarzysze. Przez jakiś czas biegli razem, robili rzeczy. Paweł szedł dalej i dla większości z nich. To było za dużo, tylko na różnych odcinkach. Zostawali. Został sam. Ale gdyby nie jego objawienia, gdyby nie jego życie z Bogiem, listy, które możemy dzisiaj czytać, współczesny Kościół nie wzrastałby na tych objawieniach. Rozumiecie? On tego nie widział. On tego nie widział. Był w tym sam. Coś Wam powiem. Ja to rozumiem już. Uważam, że to rozumiem. Im większy wzrost i głębsze, ob i głębsze objawienia, tym większa samotność. Im większy wzrost i głębsze objawienia. Kochani, tu nie chodzi o świat. Tu nie chodzi o świat. Bo to, że świat nas nie rozumie, to jest jedno. To jest jasne. Tu chodzi również o kościół. Są różne poziomy wzrostu. O różne poziomy wzrostu. To jest ważna postawa serca. Wiele rzeczy, o których mówimy. Ale jest ciężar pewnej samotności. Wiecie, podzielę się z wami takim osobistym czymś. Ja wiele razy w różnych sytuacjach, jak najpierw jak spotykało mnie to, głosząc z ludziom Ewangelię ze świata, jakich, których znałem, to mnie to dotykało, ale później również z kościołów. Ludzie mnie nie rozumieli. Było tak, że przyjaźniliśmy się przez jakiś czas, byliśmy blisko, było, było cudownie, fajnie, były różne relacje też między nami, również mentoringowe i w pewnym momencie przychodziło niezrozumienie. Jakiś foch, już zupełnie inna postawa, pozycja, niezrozumienie pewnej prawdy i ja w tych sytuacjach kiedyś często przychodziłem do Boga i mówiłem Chciałem się wyżalać przed nim. Mówiłem: Boże, czemu oni mnie nie rozumieją? Tylko coś wam powiem. On nigdy nie wszedł w tą formułę, w którą ja chciałem wejść. On nigdy nie rozmawiał ze mną. O wiesz, Michałku, tak, tak. On zawsze odpowiadał tak samo. Ja już widziałem, że to jest jego głos. A czemu ty chcesz, żeby cię rozumieli? On zawsze przekierowywał. Rozmowę z nich na mnie. Dlaczego tobie tak na tym zależy? I drugie pytanie było takie, które mnie rozwalało. i Ja musiałem sobie szczerze odpowiedzieć na to pytanie. Tak prawdziwie. Jak ja w tym wyglądam? Drugie pytanie. Czy ja ci nie wystarczam? Czy ja ci nie wystarczam? Wiecie, to jest w ogóle głęboka rzecz. Wczoraj mówił też o, o, o tym Artur. Także pierwsza mi jest miłość do Boga, a z Niej wynika miłość do ludzi. Jeśli ja nie jestem pełny Boga, jeśli nie jestem pełny Boga, tak? Jeśli nie będziesz pełny Boga, tak, no to nie będziesz też jakby prawidłowo, jakby te uwalniał też tej... Jakby miłości do człowieka, i tutaj wiecie, ja, ja stawałem w, w, w tym pytaniu. Czy on mi wystarcza? To są świadome decyzje. Tak, Boże, dziękuję Ci, że mam Ciebie. I że mogę z Tobą na bezludną wyspę i na koniec świata, ale z Tobą. I zaczęło przychodzić coraz większe rozumienie. To nie są proste rzeczy czasami dla duszy, kiedy się z kimś przyjaźnimy, kiedy ktoś przestaje rozumieć. Ale uwalnianie miłości do człowieka, a to czy ten człowiek nas zrozumie, to są dwie odrębne rzeczy. Ja wiem, że ja tą miłość mam uwalniać, ale to nie oznacza, że tak jak ten człowiek czasami by chciał, jak on to rozumie po ludzku. Dlaczego to wszystko, wiecie, uświadomiło mi i cały czas uświadamia, także może ten wpływ w Duchu Świętym, ten prawdziwy wpływ w Duchu Świętym, to on, nie, on nie jest z tego świata. On w ogóle, on... Słuchajcie, my tak dużo możemy przeczytać, posłuchać na temat wpływu, zasad wpływu, jego cech i tak dalej, ale to w ogóle jest... To w ogóle chodzi o Chrystusa świadomość w ogóle naszego zjednoczenia, tego w ogóle, kim my jesteśmy, tak realnie, kim my, kim, kim, kim my jest, jesteśmy. Ja zachęcam was, żebyście wzięli to słowo, żebyście w ogóle przeanalizowali sobie, pooglądali też te różnice od tego wpływu ludzkiego, od tych zasad wpływania, który jest, z tym, co powiedziałem wam teraz, tak, i żebyście zadali sobie też pytanie, czego chcecie? Czy chcecie w swoim życiu tak szczerze prawdziwego wpływu w Duchu Świętym. Związanym z tymi zasadami, o których mówiłem, z tymi atrybutami, o których tu mówię, tak? Czy chcecie popularności i fanów? To jest bardzo ważne. Malutki kompromisik. Malutkie zbeczenie w bok. Możesz być mega popularny. Mieć tysiące fanów. Religia cię zaakceptuje. Nawet cię przytuli. I z dnia na dzień będzie dbała o to, żeby dodać troszeczkę więcej. Ale będzie się cieszył. Jestem człowiekiem wpływu. Na konferencji na stadionie było 50 tysięcy ludzi. Dojdziemy w prawdziwym wpływie i na stadiony. To jest diabelskie oszustwo, żeby iść na skróty. Porozważajcie to. Amen.